To nie jest takie proste. W tym wypadku odpowiedź nie jest prosta, naprawdę. Nowa Prawica, bardzo proszę. Paweł Piotr Laskowski, Nowa Prawica. Panie pośle, niech mi pan powie w ten sposób. Wy do wyborów szliście z postulatem ograniczenia biurokracji, natomiast jednym z waszych obecnych żądań jest opodatkowanie takich działalności duchownych jak pogrzeby, śluby, prawda, chrzty. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób pogodzić to z waszym postulatem wyborczym, bo to wymagałoby wstawienia kas fiskalnych, prawda, jakiegoś rodzaju innego, jakiegoś rodzaju innej kontroli, a to pociągnąłoby za sobą potrzebę zatrudnienia dodatkowych urzędników. Proszę pana, wszyscy płacą podatki. I to jest moja odpowiedź. Aha. Ale wie pan o tym, że Kościół płaci podatki? Każdy ksiądz oczywiście wiem, natomiast wiem, jakie to są podatki. I nawet za niewierzących, wie pan o tym? Czyli... Tak, w zależności od liczebności parafii oczywiście. Natomiast wie pan, ile pieniążków kosztują nas płatne lekcje religii w szkołach? Ale ja mam życzenie, żeby... Chce pan, żeby to było, to niech pan płaci za religię ze swojej kasy. Proszę ale bardzo, niech pan odpowie, w jaki sposób to za sobą pogodzić, w jaki sposób ograniczyć biurokrację. Nie chcą, bo za trudna, to też niech płacą. Proszę pana, matematyka jest to zupełnie inna kwestia niż religia. Znaczy, czy wy tego nie rozumiecie? I odpowiedziała panu cisza.